Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w następnym już odcinku GTA 4 i zaczynam nagrywać od razu po poprzednim. Robimy już drugą misję, czyli troje do tanga. Pff, nikt tego nie obchodzi, jeszcze tu będzie, aczkolwiek będę jednak zostawiał te cutscenki nieraz, ale rzadko. Dobra, mam wsiąść do samochodu Romana i jodymy na stację metra. No dobra, stację metra i Jurusek. Nie, dobre połączenie. Chociaż Nikobelik jest chyba Ukraińcem. Sam nie wiem, kim jest. Nigdy o tym nie czytałem. Dobra, mniejsza z tym, moi drodzy widzowie. Tak jak mówiłem, pogadamy sobie o poprzednich częściach, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, do którego was zapraszam, jeśli nie widzieliście. Bo dużo gadałem tam o wersji GTA 5 na PC, która ma się ukazać. Na pewno. To jest tylko kwestią czasu. Tak więc, zobaczymy. Dzisiaj sobie teraz, w tym odcinku, pogadamy o poprzednich wersjach GTA, które wyszły na PC, ponieważ tylko na tych grałem. Tak więc zobaczymy też, co z tym będzie. Jeśli zakończymy część GTA 4, a jeszcze nie będzie GTA 5 na PC, to zagram po prostu w GTA 4 Ballad of Gay Tony, czyli po prostu dodatek. Można nazwać, tak naprawdę muszę nazwać, że to jest tak naprawdę też trochę nowa część, aczkolwiek na GTA 4 trochę bione. Niestety muszę tym samochodem jeździć. Ja się trochę przymknę, bo dialogi są. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Dobra, też chciałbym mieć takie, żeby ta dziewczyna mnie leciały. Zwłaszcza, że ten typek jest brzydkim różkiem z zarostem i ubraniami jako złomiarza. Augusta się nie dyskutuj. Augusticus Neolipicus. Tilgar, Tilgar, to serio, to umiesz łacinę? Nie, wymyśliłem sobie takie cudzko. Ale, aczkolwiek Gusticus wiem, że to są Gusta. Czy coś? What the? Nauczy się jeździć! Dobra, kupujemy nowe ubranko! Po co we mnie wjechałeś, ty głupi człowieku? O, propos fajnych wypadków. Wczoraj czytałem, gdzieś w Polsce trzeźwy 40-latek wjechał w samochód nietrzeźwego 41-latka. Ale miał pecha. Serio, możecie poczytać na internecie. Fajny samochód. Wygląda ponownie jak gitary Pontiac, ale kabriolet. Jest taki. Widziałem niedawno w warsztacie Daniego. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają History TV. Jeden z fajniejszych programów po 21. Dobra, no paksa, ja, ruskie ubranie, ja, o. Czemu mówię po niemiecku w rosyjskim akcencie? Puff! Po pierwsze, chcę mieć jakąś ładną marynareczkę. To wszystko musi być dresowe, ja chcę, kurde, fajny garnitur, a nie. Motherfucker. Copy water. Dopa tam, kupujemy to coś. Ale brzydkie. Ło, dostałem kortkę na koszt firmy, tylko że ja nie mam firmy! Ło! To powinno wystarczyć, żeby zaimponować Michelle. Tak, kurde, kupię jeszcze brzydką kurtkę i nagle dziewczyna na mnie poleci. Ideologia tej gry pozostawia wiele do życzenia. Ja, ja chcę ten samochód! Halt! Halt! Hey, Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff. Chodź ty tu, gnido. Durny telefon, nie mogę biegać. Oddaj mi tego super... Durny telefon! Nie gadam z tym Romanem. Dawaj! 347 koni mechanicznych. Zaje fajny kolorek, powiem wam szczerze. Dobra, możesz umieścić na mapie punkt docelowy, dzięki któremu GPS wyznacza trasę do wybranego miejsca. No, no wiem to. Fajny samochód. Kiedy znajdziesz się na ekranie mapy, wciśnij Enter, aby umieścić... No dobra. Ekran mapy, tylko gdzie ja mam umieścić ten Enter, bo to trochę tak sensu nie ma, co nie? Dobra, niech mi daje następną misję. Trochę kataru mam, muszę się przyjąć. O, Michelle do mnie dzwoni. Hey Nico, it's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to
city and all? You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry, I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Dobra, mam fajny samochodzik, będę jak najęty. I tak, stąd porozmawiamy o poprzednich częściach GTA, SA, GTA, Vice City. Nie no, znowu mi się ktoś zamykał. Dupa tam, Roman, mam fajną kobietę. Na randce. Nawet mnie zaprosiła, mimo iż wyglądam jak głupi szympans z ruskim akcentem, mianowicie kurtką. Co tam, Roman, niech sobie zginie. Dobra. GTA SA 2008 rok. GTA 4. 2008 rok GTA 4 wyszło. Nowych przyjaciół i dziewczyn, to bla 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 bla. Tak więc poprzednio GTA Vice City, GTA SA. Pierw było Vice City i rok później powstała naprawdę fajna część. Tak więc w ciągu 5 lat, jak ja widziałem te trailery, myślę, że GTA 5 będzie najlepszą częścią Grand Theft Auto i o to się mogę założyć, bo to jest takie GTA SA w oprawie GTA 4, nawet jeszcze lepsze. Będziesz mógł bawić się wspólnie z nimi przy różnych grach, oglądając występy kabaretowe lub przedstawienia komediowe. Dupa, 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 to wszystko po rosyjsku jest. Prestrojka, Nyboksawa, Wodda, nie wiem kto tą grę wymyślał. GTA 12 jest już u Rosjanów, tak, więc czemu by nie. Dobra, mniej strasznym. Michel, chodź tu. Tommy. Już idę. W GTA SA fajnie było dziewczynę to być. Jedziesz monster truckiem pod dom, rozwalasz samochody, już cię kocham. Hey, I'm just finishing my hair, come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. I can see that, but everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great! Let's go! Jaki podryw. Jeszcze ten akcent, ten i to... A nie, no, wariować nieraz można. Nie, czemu tym shit samochodem, który wygląda jak BMW? Dobra, mam jeździć ostrożnie, czy też nie? Jak przez czerwone światło, kobieta nic nie widzi. Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places you hang out. Yeah, maybe another time. Czemu ona się mnie pyta, gdzie ja spędzam czas, jak ja tu jestem dopiero od kilku godzin w tym mieście, nawet nie wiem, gdzie jest na całe miasteczko i gdyby nie GPS, którego tak naprawdę tutaj nie ma w samochodzie, bym tam nie dojechał. Aaaa! Sorry! Naprawię ci ten samochód, nie bój się, za niedługo będę miliarderem. Dobra. Drodzy widzowie. Jodymy panowie do wesołego miasteczka. Nie zahamuję. No samo mi zahamowało. Biegnij, biegnij, biegnij! Oh yeah. Dobra. Będziemy się bawić na kręgieli. Te kręgle mi coś przypominają. Czyżby przeznaczenie? Dziewczyna, kręgle, dziwne logo. Ciśnij, kiedy będziesz gotów. Przyjechałam tu z... Dobra, wybieramy tory. Chyba wybrałem ten i gramy w kręgle. Ja się cieszę, nie narzekam. A czekam tak bardzo, czekam na GTA 5. Ja... Dobra, używaj AD do poruszania się, aby ustawić się w pozycji do rzutu. Wciśnij F, aby sprawdzić... Aby rzucić kulę jednym ruchem, przyciągnij myszkę do siebie i natychmiast to mnie...
What the? Wow, prawie strajk! Wow. Ale ze mnie koks! Ale ze mnie koks! Ale ze mnie koks! Dobra. Durna myszka. Lewo, 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 lewo! Bardzo fajna minigierka. Ja się cieszę. Aby pominąć rzut przeciwnika. Nie obchodzi mnie, co tutaj mamy. Wynik od razu, tak więc... Co tam? Puh! Strike, 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 strike! Ja! Zwariować można. Dobra. Tylko jeden został, tylko jeden. Będzie trudno. Tylko dasz radę. Czemu ja w kręgle nie gram, jak jestem taki dobry? Prawo! Lewo! Oh yeah, idealny rzut. Super, fuck yeah! Jak chcę i tak strajka zdobyć. Bawimy się z Michelle na kręgielni. Bawimy się... Michelle na kręgielni. Lewo! Zmaściłem. Mniej śpiewania, Stilgar, mniej śpiewania. Wy pewnie też to mówicie, bo śpiewam jak jakiś debil. Dwa zostały. Słabo. Słabo. Panowie, słabo. Aczkolwiek Michelle ma jeszcze gorzej. O nie, nie, nie mogę się ruszyć. Oh yeah, tylko dwa zostały. Rockstar, Rockstar. Czy to już będzie koniec? Ile tych rund? Normalnie jest 8 chyba sobie. 10. Jak ja mam te dwa naraz zbić? Gdybym musiał od prawej strony walnąć tamtego i ten by musiał walnąć tego po lewej dopiero, a... To niemożliwe! Aby wyjść, nie, już nie chcę grać. Zakończyć, kurde. Szkoda, że nie mogliśmy dokończyć gry. Ho, kto powiedział, że nie można? Wróć do samochodu, Michelle. Dobra, Michelle, biegnij, biegnij. Chciałaś formę trzymać? Tak śmiesznie biegam. Ona jeszcze tak normalnie, ale ten nasz wygląda jakby biegł 500 km na godzinę, a biegnie 10. Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do exactly? Dobra, dobra, same tym BMW. M3. You're a hard girl to talk to, shit. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? What the? There must be something that made you leave your home. Come here. Ah, chciałem zrobić taki fajny bonczek. Stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Dobra, jedziemy dalej. Stary, tymi samochodami się dziwnie, policja, policja! Hamuj! To było zaplanowane. Ale myślę, że jak tak będę jeździł, to jest na pewno ciekawszy odcinek, niż żebym jeździł zgodnie z prawem, jeszcze używając w ogóle migaczy, co nie? Nawet nie wiem, na który się używa. Ten prawie już zepsułem, no ale mniejsza z tym. A kobieta się nawet nie denerwowała, że jej auto rozwaliłem. Chciałbym mieć taką żonę. Żonko, rozwaliłem ci samochód. O, to. Dobra, spotkamy się jeszcze nie raz, ale teraz musimy chronić i ratować Romana. Bo ten biedok chyba zginie. Nie ma to jak jeździć obok policji, łamiąc prawo, a ona i tak tego nie zauważy. Kocham to. Dobra, moi drodzy widzowie. Walnąłem w samochód. Nie zauważyła. Walnąłem w policję. Też nie zauważyła. Ale bajer. Roman! Czego? You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. That's what it means to me getting beat up and sent to hospital. Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got some titties out. Maybe then your betrayal will be worthwhile. Wouldn't I see it yet? Nie, dobra, moi drodzy widzowie, odebrać you're Romana. You're an animal, Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Nie wiem gdzie jadę, ale jadę do przodu. Dobra, moi drodzy widzowie. To by było na tyle, ale zakończymy to spektakularnym skokiem tym super BMW, które ukradłem od mojej dziewczyny, która chyba jeszcze nie jest moją dziewczyną. Helikopter! Ale mam ten samochód i z tego się cieszę.
Dobra, jodymy, panowie. Trzeba to jakoś zakończyć. Mam pomysła. Nie, tym się skręcać nie da. Roman do mnie pisze SMS-y i ciągle dzwoni, a go ciągle biją. Jakim cudem on ma czas, żeby jeszcze SMS-a pisać? Rozumiem teraz, funkcja wykrywania mowy, no to SMS-a się w kilka sekund pisze, ale wtedy... Niko, chodź mi tu pomóż, bo mnie tu biją i za chwilę mnie zabiją. Niko, chodź mi tu pomóż, bo mnie tu biją i za chwilę mnie zabiją. Chciałem wyskoczyć tak pięknie, łodo! Tak pięknie do wody poszuszować. Fuck, man! Au! Fuck! Fuck you, policja pomocy! Fuck you! Fuck o! Chodź tu, dziadku, cały mi ten samochód, on jest trochę wyżej zawieszony. To nim powinno się udać. Spadamy! Co za gnida, what the fuck! A policja nic, co nie? Ten świat jest porąbany. Porąbany. Chory! 550, a silnik. Dobra, panowie, jodymy. Tego tylko mi nie przeszkodźcie, bo jeszcze tam... Nie! Równie dobrze będę grał jak wczoraj w Francji i Słowacji w siatkówce. 33 do 35. Czyli bardzo długo zanim zrobię jedną głupią rzecz. O nie! Co za durny ambulans, jego zabiję za chwilę. Jakbym miał tylko pistolet. Chciałem tak pięknie wyskoczyć, a tu... No nic nie mogę zrobić. Podajcie, mam fajniejszy samochód od waszego. A policja nic! Dobra, może się wreszcie uda. Jodymy, panowie! Jak ambulans mnie teraz wali, to idzie. Kurde. Jakim cudem można się potknąć o krawężnik? Chyba serio tego nigdy nie skończę. Dobra, raz kozie śmierć bez rozpędzenia. Jodę, nie płacz, kiedy odjadę. Udało się! Nie wiem, chciałbym zrobić coś innego, wyszło coś innego. Dobra, moi drodzy widzowie, ja mam nadzieję, że się odcinek wam podobał. Dwa odcinki dziennie w sobotę, tak będzie to nagrywane najczęściej. No więc oczywiście życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Buuu!